Jakie są najważniejsze wnioski trenera kadry narodowej po tych trzech konkursach tutaj w Polsce? Że jako Polacy potrafimy skakać i rywalizować z najlepszymi. To jest chyba wniosek najistotniejszy i zawodnicy w ten sposób skaczący budują pewność siebie, swoją własną, myślę, że trenerów, kibiców i tworzy się bardzo fajna, i tak była fajna, ale jeszcze lepsza atmosfera do pracy na przyszłość. Co jeszcze trzeba poprawić? O rany, to jest trudne pytanie, bo skoki są dynamiczne, one się zmieniają cały czas i nie można stwierdzić, że to, co dzisiaj jest doskonałe, będzie funkcjonować za dwa tygodnie, bo cały świat szuka, goni, próbuje być najlepszym, także trzeba bacznie obserwować to, co się dzieje na świecie i cały czas nie zostawać w tyle, tylko być z najlepszymi. Maćkowi dzisiaj zabrakło do podium bodajże chyba 7 punktów, czy tam 7,5. Wygląda na to, że to już jest takie pukanie. Bliżej. W Garmisz było 1,5 punkta, także tam było jeszcze bliżej. Natomiast tutaj u Maćka troszeczkę pierwszy skok nie był do końca taki, jak może skakać. Natomiast mimo wszystko występ bardzo udany. To jest kolejny raz 5. miejsce. Lokuje się, można powiedzieć, na stałe pośród tych zawodników, którzy skaczą do pierwszej dziesiątki. Także no, pogratulować stabilności skakania, bo to było w poprzednich latach mankamentem. Wczoraj była radość z małym niedosytem, no bo ta pierwsza pozycja trochę się wyśliznęła z rąk. Dzisiaj chyba jeszcze tego niedosytu będzie jeszcze więcej, bo spadek sprowadzenia o 2 pozycje w dół. To się nie popatrzy, nie można patrzeć tego w ten sposób, spadek. Trzeba patrzeć na skoki i na to, jak konkurs przebiegał. Dzisiaj było wszystko bardzo wyrównane, bo praktycznie ci zawodnicy w czołówki między pierwszym a drugim po pierwszej serii to było 3,4 punkta. To trzeba popatrzeć, że w przypadku warunków, gdzie mamy przeliczniki wiatrowe, to czasami inaczej wiatr policzy, to jest właśnie ta różnica. Skoki zawodników były dobre, były skuteczne, także z wyniku i Kamila, i Maćka, i pozostałych, Piotrka, Stefana, Janka Ziobry, jesteśmy jak najbardziej zadowoleni, bo kolejny udany konkurs, któryś rok z rzędu mamy 2 zawodników w 10, 4, 30, czyli te cele, które gdzieś żeśmy sobie wyznaczyli, to zostają realizowane. Łukaszu, czy notujesz sobie w pamięci, ile razy zawodnicy, których prowadziłeś, wygrywali konkursy, czy stawali na podium? Które by to było już podium swoich zawodników? Nie liczę, bo to zależy, jak traktować zawodników. Nie ma w ogóle swoich, moich zawodników, to są zawodnicy nasi i ja jestem tylko jedną osobą z wielu, którzy pracuje z zawodnikami i to nie jest tak, że sukcesy zawdzięczamy jednej osobie, bo to tak nie można stwierdzić, bo jest wiele osób, które pracują nad tym, żeby zawodnicy startowali, żeby byli lepszymi zawodnikami i czasami tak zwani bohaterowie drugiego planu są bardziej istotni jak ten, który jest na czele. Zadam jeszcze takie pytanie, którym odpowiedź mogłaby się wydawać oczywista, ale może właśnie nie będzie. Z jakiego zawodnika trener dzisiaj jest najbardziej zadowolony? Z którego? Nie wyróżnię żadnego. Wszyscy, którzy dzisiaj zrealizowali swoje założenie, jeśli chodzi o skoki, czyli o tą jakościową stronę skakania, im należą się słowa pochwały. Bardzo dyplomatycznie. Do Japonii natomiast polecam? Kamil Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Piotrek Żyła i Krzysiek Miętus. Powodzenia w Japonii. Dziękuję bardzo.